Godzina 17, zamykamy sklep i jedziemy na poszukiwania. Ale zanim tam się udamy, to jeszcze bardzo ważną rzecz przekażę wam Ewelinka. Muszę się wam czymś pochwalić. Nie dość, że Krzysiu się musi męczyć ze mną w domu, to teraz będzie męczył się ze mną w sklepie, bo jestem pełnoprawnym pracownikiem, panią kierownik w sklepie z wykrywaczami. Kochanie, blombę mam. Ołowiano ma jakieś napisy. A jak u ciebie? Miałam sygnał i wykopałam to, nie wiem co to jest. Jakiś cycek. No. Ale ten. Zdjęłam jeszcze raz wykrywaczem i... W tym dołku? No tak. To dobrze zrobiłaś. To masz też blombę, widzisz. I to starą. Piękna, stara plomba ołowiana. Zobaczcie. Ale ona ma tutaj jakiś ten, jakby na zawieszkę, zobacz. Nie, to była taka forma, to jest, zobacz, widzisz, podwójny taki, zlepik jeden taki. Plaster, drugi było ściskane to, nie? Widzisz. I kwestia, co było, no to mówi nam już ta sygnatura tutaj jest, a ona jest stara, 18-19 wiek. Gratuluję. Dziękuję. Tu jest S.A. napisane? Nie. Co jest napisane? Albo ja ślepa jestem. Nie. Ale na pewno ma jakieś tu literki. Zobaczcie sami. A może odwrotnie? Może? Nie wiem. Też nie wiem. Oczyścimy w domku. O, tak jest. Kopiemy dalej. Spójrzcie na to. Nawet wykrywacz nie był potrzebny. Tu się ładnie nam ukryła moneta. Zaraz zobaczymy co to. O, ślad po niej został. A to jest jeden fenik. Na oko jeden fenisiek. To jest od czegoś tam, ale wojskowego. To jest kawałek ołowiu stopionego. To każdy wie co to jest. Łyżka. Tu jakiś gozdek. Złom. Tutaj jest, zobacz, zawias od drzwi. Łuska. Patrz, myślałem, że to kłódka, a to jakieś łóżko od czegoś tam. I tu jeszcze coś ci się uchowało ciężkie. To też jakiś ołów. Poczekaj. Co tam w tej magicznej torbie jeszcze masz? A, no i pocisk ołowiany. I jeszcze jedna łuska. Jeszcze jedna łuska. Oczywiście spłonki zbite. Gwóźdź. Drucik. O Jezus, a, gwóźdź i... Blaszek mam trochę. Pyk. To jak na pół godziny szukania, to też dobrze. A ja znalazłem feniśka. Na oko. Jeden fenik. Sukces. Bo ja na oko znalazłam dupkę od tego. Jak to się nazywa? Dupkę? No co się... A, od naparstka. O, od naparstka. Dupkot. Przez chwilę i moje serce mocniej zabiło, bo myślałem, że mam medalik. A to jest, prawdę mówiąc, część od czegoś, ale nie wiem dokładnie co. Od jakiegoś łańcuszka, wisiorka. Nie ma tutaj żadnych zdobień. Miało tu jakąś tam emalię, jeszcze widzę. Pięknie, piękna zdobiona część z mosiądzu. Ukochana kopie tam, a ja zobaczcie co mam. Obstawiajcie. Złota czy srebrna? No? Podejdziesz? Już podejdę. Od razu ci pokażę co ja mam. Niestety srebro. Srebro, a już kurziwa myślałem, że to złota obrączka. Zaświeciła się niesamowicie. Natomiast to tylko srebro, albo aż srebro. Jeszcze zobaczymy, czy ma jakąś próbę. Było blisko. Idę do ciebie. Dawaj. Nie rozpakowuję z tego piachu, ale coś, co można będzie postawić, to jestem ciekawa.
A co masz? No jeszcze nie wiem. Musisz sobie tutaj spojrzeć i mi powiedzieć. Najpierw ci pokażę, co ja znalazłem. O, dla mnie? Proszę. Ale to chyba nie twój rozmiar, czy nie? Twój. Tylko zobacz, czy ma jakąś grawerkę. Widzisz? Nie wiem. Wiesz, że myślałem, że to złota? Bo na tym polu wychodziły złote. A to jest srebrne? Srebrna, no. Piękna. Mało palpitacji serca nie dostałem. Ja już bym dostała, jakbym ją znalazła. Ale zobacz. A ty, a, masz żołnierzyka. Żołnierzyk. Żołnierzyk. Dosyć popularny. A co ty myślałeś, że co to jest? Nie wiem. Co? Coś srebrnego? Co? Nie, to jest ołów. Ołowiany żołnierzyk. Pokaż go ładnie tutaj do kamery. Żołnierzyk. Piękny. Tyk. Będzie stał na naszej półeczce. Ołowiany żołnierzyk i srebrna łobrączka. Tylko się cieszyć. Tylko się cieszyć. Szukamy dalej. Ale ładny. A co on tu trzyma w ręku? A nawet słońce wyszło. Zobacz. Dobre fanty zaczęły wychodzić, to i słońce wyszło. To jest część karabinu jakiegoś. Tylko, ja że to pewnie ułamane. Inaczej nie? Sobie pomyślałam. Że mu coś stoi? Nie, że coś tam trzyma w ręku. A. Też może być. Idziemy zobaczyć, co mój ukochany tam wygrzebał. Widzę pędzelek w ruch. Chwal się, chwal się. Pędzelek w ruch, bo zobacz, w jakim pięknym stanie guzik trafiłem. A co to za guziol? Jest to pruski, jakiś urzędniczy, wojskowy. Natomiast jest w ładnym stanie. Chcę go swoim magicznym pędzelkiem, wiesz, wprowadzić taki stan, gdzie nie trzeba go będzie później chemicznie czyścić. Zobacz, jak się przy takim pędzlowaniu ładnie uwidaczniają walory tego guzika. Piękny. Dlatego... A z drugiej strony? Z drugiej strony? Z drugiej strony wygląda tak. Czysty. No i brawo. Widzisz, ty też masz szczęście. Masz szczęście, bo masz mnie. Jo, szczęście. Jak te guziki są tak pospolite, a monety mniej pospolite. Zresztą o czym my tu mówimy? Chodzi na stylu po tych polach detektorystów w chwili obecnej, że nawet ciężko nieraz Feniga znaleźć, bo sama widzisz, jak te wypady wyglądają, także trzeba się cieszyć ze wszystkiego. No ale wszystkiego nie wyciągną. No nie. A przede wszystkim to najważniejsze co? Że wspólnie spędzamy razem czas. Otto. Pasja. Wspólna pasja. To nas łączy. Chwal się, kochanie, co znalazłaś. Chwala się i nie odbieraj mi nadziei, powie, że to jest coś cudownego. No jest cudowny. Jest, to jest moneta. I to jest, co to jest? Jeden fenik, ale nie widzę, który rok. Ale stary, stara robota. Pokaż to mi to. Także, wydziurgałaś monetę. 1856. Widzisz, jaką ciekawą i rzadką monetę masz? Jednego feninga z 1800 którego? 56. 56. A twój z którego był? Nie pamiętam. Sprawdzimy w domu. Oj, jaka wykotowana jestem. Zimno już mi się robi. Teraz go tutaj ładnie widać. I z tej strony też pięknie go widać. Doczyścimy. I zobaczymy konkretnie, co to jest. A już mi się nie chciało kopać. Mówię, na pewno blaszka, bo same blaszki miałam. Także ma swoją monetę. Na szczęście. Kierowniczko. Taki oto dziwoląg wykopałem. Co to? Co to? Pierścień Arabeli. Zobacz. To był prawdopodobnie jakiś pierścionek z oczkiem, ale... Takie dziwadło zostało. Wiesz, śmieszne. Co to oznacza? Znalazłeś obrączkę, teraz znalazłeś pierścionek. To znaczy, że? Że? Muszę ci się zaręczyć? Musisz mi się oświadczyć. A, muszę ci się oświadczyć. No. Oświadczam ci się. Nie takim główenkiem. Ale srebrny, zobacz jak ładnie wygląda. Skąd wiesz, że srebrny? No bo pokaż, widzę. Nie ostrzy. Także wiesz. Wiesz, co masz robić? Oświadczam ci się. Nie tym! Ma być złoty. Się znajdzie. Kwestia czasu. Tak
tak sobie chodzisz po tym polu i co ty w ogóle sobie myślisz? Fantów, ja myślę. Fantów pełno. Mam pewne przemyślenia, czy dobrze zrobiliśmy, że będziemy razem pracować. Nie dość, że śpimy razem w jednym łóżku, to jeszcze będziemy na co dzień pracować ze sobą. Nie, chyba się nie pozabijamy, co? Nie, no co? Nie będzie tak źle? A kto będzie robił kawę, ty czy ja? Na zmianę. A kanapki? Do pracy? To ja. Do pracy, kanapki. No a co? Zawsze można przyjść do domu zjeść. Na zmianę oczywiście. Wiesz, jakby ci coś nie pasowało, zawsze możesz położyć wypowiedzenie. Aha, albo jak ty mnie zwolnisz, to ci obiadu nie ugotuję. O, od filozofia ludzi, którzy pracują i mieszkają w jednym miejscu. Także wiesz, coś za coś. Wiem, wiem. Spójrzcie, jaki stary gwóźdź. Jakaś chata pewnie tu stała. Ładnie kuty. A co to jest? Jakaś blaszka. To nie poczekaj, bo to nie jest niezwykła blaszka, bo zobacz, jest regularna chyba. Chyba nie. Zwykła. Chyba nie, zwykła. Nie rób mi nadziei, dobrze? No robię ci. Ja już się cieszę. A tu dupa blada. Kończymy te nasze krótkie, blisko dwugodzinne poszukiwania. Nie powiem, było dosyć ciekawie. Jak zwykle Ewelinka ma farta. Ma. Moje prawie złota obrączka i ten ala srebrny pierścionek też robi wrażenie. Drobne monety, no i oczywiście kupa złomu. Ale najważniejsze jest to, że po raz kolejny miło spędziliśmy czas razem na polu. A teraz śmigamy do domu, ponieważ... Mamy dużo pracy, a czasu mało przed zawodami. No, w sobotę 1 października organizujemy Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych. No i oczywiście musimy wszystko przypilnować. Z tego też zrobimy relację jakąś, nie? Oglądajcie nas na bieżąco, zostawcie subskrypcję, lajka, skomentujcie. Będzie nam bardzo miło. Do zobaczenia. Do zobaczenia w następnym odcinku.